Finał A, bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn. Wcześniej oglądaliśmy finał B, poznaliśmy miejsca zawodników, którzy zajęli miejsca od 9 do 16. I czas na finał A, biegu na 400. No i tutaj niezwykle ciekawie zapowiada się ta rywalizacja. Różnice między poszczególnymi zawodnikami nie są aż tak gigantyczne. W związku z czym moim zdaniem tutaj wiele się może wydarzyć. Prawie wszyscy biegają 56 sekund, tylko dwóch odrobinkę poniżej. Na torze 8 Maciej Raburski, Echo Twardogóra. Na torze 7 Wojciech Kaczmarek, który ma najlepszy czas w tym sezonie ZLKL Zielona Góra. Nawet najlepszą życiówkę z minionego roku. Kamil Stęka na torze 6, nadwiślanin Hełmno. Na 5 Jakub Zachara, Juwenia Głuchołazy. Na 4 Aleksander Nurkowski, Jantar Ustka. Tor 3 Jan Gołębiowski, Wis Skierniewice. Za jego plecami Kacper Chmielewski, Unia Chrubieszczów. Wcześniej oglądany Gołębiowski, 55 sekund i 55 setnych. Zostawia go akurat też w roli faworyta, nawet największego, patrząc na czas. Listę zamyka Wojciech Wasielewski z Mosiru Działdowo. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy z tego towarzystwa potrafią biec ten dystans z płotkami w 56 sekund. 55-55 to jest Gołębiowski na torze 3 i 55-90 to Wojciech Kaczmarek, ale pamiętamy wczoraj kwalifikacje i naprawdę było troszeczkę zaskoczeń. Dystans zdradliwy, zwłaszcza jeżeli chodzi o te podbiegnięcia do płotków i to na różnych odległościach. Ruszamy. Jan Gołębiowski biegnie po torze 3 w tym żółtym stroju, natomiast w białym to Wojciech Kaczmarek na torze 7. Na razie mocno zaczął na pewno Jakub Zachara, który za chwilę prześcignie na tej przeciwległej prostej Kamila Stękę z nadwiślanina Hełmno. Na razie spokojnie Wojciech Kaczmarek, który chyba będzie chciał przyspieszyć troszeczkę później. Jak radzi sobie Jan Gołębiowski? On gdzieś tam troszeczkę z tyłu i może być niezwykle ciekawie na wyrównaniu, ponieważ może dojść chyba do małego zaskoczenia. Zachara wychodzi na pierwsze miejsce na ostatniej prostej. Ma naprawdę bardzo solidną przewagę. Wiele na to wskazuje, że to on sięgnie po złoto. I to z jaką przewagą? 54 sekundy i 55 setnych. To jest czas zwycięzcy wstępny, czas zwycięzcy Jakuba Zachary z Juwenii Głuchołazy. 56-12 poprzednia życiówka, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny progres.